Witam ludzi żużla i nie tylko was, moi drodzy. Witam wszystkich tych, których znam lepiej albo troszkę słabiej. I mam dla was propozycję. Drugie wydanie po pilsku o żużlu. Udało się. Świeży temat, dopiero co odebrany z drukarni. Można powiedzieć, długo na to czekałem, ale chyba nie tylko ja, bo jak słyszałem, wiele osób pytało i pisało, czy będą kolejne wydania. No jest, jest wydanie drugie, troszkę bogatsze niż to z ubiegłego roku. W związku z tym mam świąteczno-noworoczną propozycję. Jeżeli jesteście zainteresowani nabyciem tej publikacji, to bardzo proszę o kontakt. Moje dane znajdą się na pewno w tym filmie, a jednocześnie jest też możliwość, aby kontaktować się ze mną w każdy dowolny sposób, również krzycząc na ulicy. 37 zł, to jest cena tej książki. Wiem, to jest 2 zł więcej niż rok temu, ale nie tylko dlatego, że inflacja poszła do góry, ale po prostu jest tu nieco więcej materiału. Mamy nowe zdjęcia, rozwinięta jest zwłaszcza ta część archiwalna przed rokiem 92. Są skany programów, a nawet afiszy, które przywędrowały do mnie prosto z Krakowa. Warto też dodać, że w tej starszej części są niepublikowane wcześniej wspomnienia m.in. pana Romualda Skaczor oraz, moi drodzy, także uzupełnienie, taki zakalec dotyczący roku 2020. Będę wdzięczny niezmiernie, jeżeli pomożecie mi rozpropagować tę informację o popilsku o żużlu, o tym, że książka jest do nabycia już teraz. Potrzebuję tej pomocy, bo nie ukrywam, sytuacja finansowa jest trudna, ten rok bardzo dał mi w kość i zainwestowałem w książkę po to, żeby przynajmniej się zwróciła. Jeżeli macie ochotę, walcie jak w dym do mnie w dzień, może w nocy lepiej nie, dajcie mi troszkę pospać, ale jestem otwarty i oczywiście proponuję sprzedaż. Gdyby ktoś chciał tę książkę nabyć wysyłkowo, rzecz jasna doliczę koszty znaczka, no a ile ten znaczek kosztuje, muszę się dowiedzieć, jak udam się na pocztę. Tymczasem życzę wam wszystkiego dobrego, popilsku o żużlu, wydanie drugie, bogatsze, grubsze, 274 strony, całkiem sporo i mam nadzieję, że będzie to dla was konkretna, sympatyczna propozycja, choćby na świąteczny prezent. Do zobaczenia!